Dziś zapraszam Was do kuchni, co prawda nie swojej, ale zajmiemy się dostosowaniem przyłączy elektrycznych pod urządzenia kuchenne. Jak widzicie, mamy już projekt i trzeba nanieść zmiany na tych dwóch ścianach. Powiem o czym należy pamiętać i na co zwrócić uwagę, zanim wjedziecie z meblami. Często zdarza się, że przyjeżdża stolarz na montaż, a okazuje się, że nie ma do czego podłączyć zmywarki czy okapu. Jak widzicie, korzystam też ze ściągi, którą przygotował już stolarz w formie tych zielonych karteczek. Napisał mi co, gdzie potrzebuje. Mógłbym sam odczytać to z rysunku, ale w tym przypadku fajny stolarz wykonał kawałek roboty za mnie. W tym miejscu będzie stał słupek, a jak słupek, to piekarnik i mikrofalówka. Potrzebujemy dwóch gniazd. Tak naprawdę dwóch osobnych obwodów. Problem w tym, że cała ta kuchnia jest przygotowana na dwóch obwodach. Nie ja robiłem tę instalację, a cofnąć się w czasie już się nie da. Tak więc, ja tu będę ostro kombinować, ale Wam powiem, jak powinno być to zrobione, według mnie, tak, żeby było poprawnie. Po lewej stronie widzicie przyłącze trójfazowe. Tak jak wychodzi ten przewód, zrobię puszkę do podłączenia płyty indukcyjnej, która będzie znajdować się mniej więcej w tym miejscu. Jak wiemy, do płyty potrzeba dwóch faz. Trzecia zostaje wolna, pod którą można podpiąć piekarnik, ponieważ piekarnik jest jednofazowy. W związku z tym, tą trzecią fazę do piekarnika przeciągnę na prawą stronę do moich nowych otworów, aby zasilić piekarnik i mikrofalówkę w tym przypadku. Biorąc pod uwagę współczynnik jednoczesności działania piekarnika i mikrofalówki, myślę, że nie powinno być większych problemów. Nie mam tutaj po prostu innego wyjścia. Zobaczcie, w tym miejscu i tutaj w tym miejscu znajdują się placki. Ściana nie jest na stelażu, tylko jest przyklejona na placki, więc musiałem wywiercić dodatkowy otwór po środku, by móc przeciągnąć się slalowem z przewodem. Jeżeli jest taka konieczność i musicie wyciąć dodatkowy otwór, nie wyrzucajcie kółek. Będą potrzebne na samym końcu, do załatania tych dziur. Przed obsadzeniem, czyli przykręceniem puszki, frezuję otwory. Po co to robię? Pokażę Wam dokładnie na koniec filmu. Ułatwia to, może nie ułatwia, ale estetycznie jesteśmy w stanie zamontować później gniazda czy włączniki. Pamiętajcie, że puszki do płyt kartonowych gipsowych to nie są te same puszki, które wklejamy na gips do ściany z betonu czy cegły. Również przed obsadzeniem puszki ściągam zewnętrzną izolację przewodu. Oczywiście można zrobić to też później. Nie ma to żadnego znaczenia ani wpływu na dalszy etap pracy. Mamy już piekarnik, płytę. To nad płytą będzie okap. Potrzebujemy gniazdo do okapu. To akurat możemy pociągnąć z obwodu gniazd użytkowych. Moc okapu i częstotliwość jego używania nie wpływa znacząco na zwiększenie poboru prądu na tym obwodzie. Zdecydowałem, że nie będę pokazywać wam każdej puszki i każdego kabla, w jaki sposób to przeciągam, ponieważ jest to ta sama robota, ale pokrótce o tym opowiem. W dobrej kuchni nie może zabraknąć lodówki na wino oraz zmywarki i zlewo zmywaka. Musimy zliczyć wszystkie odległości, w tym przypadku 93 cm plus szafka zlewozmywakowa 60 i wówczas mamy 60 kę zmywarkę. Wymiar ten przenosimy na ścianę. 93 cm od narożnika jest do tego punktu, następnie mamy szafkę zlewozmywakową odtąd dotąd i tu zaczyna się zmywarka, więc tu musi być gniazdo. Zawsze staram się na maksa odsunąć od zaworów, ale zostawić też bezpieczny zapas w razie gdybym się pomylił. Ktoś zapyta, dlaczego gniazdo do zmywarki nie może być za zmywarką? Otóż nie, gniazdo musi być obok, z tego względu, że zmywarka dolega do samej ściany i nie ma za nią miejsca na gniazdo. Nasz obwód w tej kuchni przenosimy stąd, a udało mi się w pustej przestrzeni przeciągnąć przewód do tego miejsca. I podobnie jak w przypadku tej kuchni, przy piekarniku i mikrofali. Na jednym obwodzie podłączę zmywarkę i winiarkę, bo nie mam innego wyjścia. Pozostało nam oświetlenie LED. Ten przewód będzie zasilał LEDy, znajdujące się w górnych szafkach. Nie ma ich na rysunku, ale to takie dodatkowe życzenie klientki. Z tego klawisza włączane były pierwotnie lampy. W tym miejscu i w tym miejscu. Cały przewód wycofałem. Zrobiłem dziurę małą, bo myślałem, że się uda, ale potem się okazało, że i tak musiałem zrobić większą dziurę. Ścianę trzeba było wsadzić, młotek, rozwalić inną płytę. I tak w ten sposób zniszczyliśmy kawałek sufitu, kawałek ściany, bo nie było to wcześniej przemyślane do końca. Dlatego zawsze lepiej zaplanować elektrykę, gdy wie się już mniej więcej, jakie będzie się miało meble i mniej więcej, co w którym miejscu będzie stało. Bo potem nie trzeba robić takich przeróbek. Ok, omówmy zatem pierwszą ścianę, którą robiliśmy, tam gdzie była płyta indukcyjna i piekarnik. Zobaczmy, jak to jest na rysunku, czy wszystko nam się zgadza. Tutaj mamy pierwszy rząd szafek, 60 cm, czyli to jest nasza pierwsza 60. To są te szafki, które idą na lewą ścianę. Potem jest szafka 60, druga szafka 60. Na ich styku płyta, nad płytą OKAP a kolejnym meblem będzie słupek. Na słupku mamy piekarnik i mikrofalówkę. Na ścianie odtąd dotąd są szafki w tę stronę, czyli to jest ta nasza ta pierwsza sześćdziesiątka. I teraz od tego punktu, nie wiem czy Wy to widzicie na ścianie, od tego do tego miejsca mamy pierwszą naszą szafkę sześćdziesiątkę. To jest nasz jednocześnie środek płyty indukcyjnej. Do tego miejsca jest druga szafka sześćdziesiątka. I od tego miejsca do tego miejsca zaczyna się nasz słupek. Stąd gniazdo piekarnik mikrofalówka są mniej więcej na środku tego słupka. Zawsze plus minus kilka centymetrów wychodzi, bo meble też mogą gdzieś tam nie dolegać. Tu mamy podłączenie płyty. Do tego miejsca bez problemu dosięgniemy oryginalnym przewodem, który jest dołączony do urządzenia, więc nie musimy się niczym przejmować. Nie omówiłem kwestii lodówki, ponieważ Lodówka nie będzie podłączona tutaj. Lodówka ma już swoje gniazda z tyłu. Wracamy do naszego gniazda, do okapu pociągniętego z obwodu gniazd użytkowych. I dlaczego ono nie jest w osi? Skoro tu jest środek płyty naszej, naszej płyty indukcyjnej, dlaczego to gniazko nie jest na środku? Nie wolno zrobić go na środku, bo pamiętać trzeba, że tu będzie szedł komin. Komin, wyciąg, wywiew, jak zwał, tak zwał. Wszakże jeżeli zrobimy gniazdo okapowe na środku okapu, będziemy mieli realną kolizję i problem z jego podłączeniem. I tak w całości to wygląda. Tu w tym miejscu i w tym miejscu mamy obwód gniazd użytkowych, obwód zmywarki z winiarką i obwód trójfazowy, skąd przeciągnęliśmy jedną fazę do piekarnika i mikrofalówki. Oprócz tego dalej mamy lodówkę, okap, czyli poniekąd gniazdo użytkowe i obwód oświetlenia, obwód ledów w szafce zapalany z włącznika. A teraz, tak jak mówiłem, powiem Wam dlaczego frezuję otwory przed włożeniem puszki. Zobaczcie, jeżeli mamy równy rant, Puszka oprze się na zewnątrz płyty. Jeżeli sfrezujemy, robimy milimetrowe, dwumilimetrowe wcięcie na około i otrzymujemy taki efekt. Puszka jest wklęsła. Co nam to daje? Otóż zobaczcie, jeżeli nie sfrezujemy płyty przed obsadzeniem puszki, będziemy mieli taką szparę, tak jak tutaj. Tej puszki ja nie montowałem. To jest kolejna puszka, której ja nie montowałem. Widzicie szparę między sprzętem a płytą? Jeżeli delikatnie schowamy puszkę w głąb płyty, niwelujemy właśnie tę szparę, która nam tu powstała. Zobaczcie. Tu otwór był frezowany, puszkę obsadzałem przed chwilą. Nie mamy szpary między ranką a płytą. A to jest stare gniazdko, które już było. Myślę, że dla kogoś, kto zwraca uwagę na takie szczegóły, ma to bardzo duże znaczenie. Także przygotowując instalację elektryczną w kuchni pod nowe meble i nowe sprzęty, musimy pamiętać przede wszystkim o doprowadzeniu zasilania do zmywarki, piekarnika, płyty indukcyjnej, okapu, wyprowadzenia przyłączenia dla stolarza do podłączenia LEDów ów i o gniazdach użytkowych. Jeżeli macie możliwość, myślcie o elektryce w kuchni wcześniej. Tu trzeba było poprawiać już po remoncie, i nie było mowy o doprowadzeniu nowych obwodów, a powinny być dodatkowe. Pamiętajcie, że urządzenia powyżej 2000 W powinny mieć swój kabel i swój bezpiecznik. A, i nie wyrzucajcie tych kółeczek i kwadracików, które wycięliście, bo mogą się przydać gościowi, który będzie po Was łatać. Subskrybujesz? Nie? To klikaj.